witam ponownie. Dzisiaj sobie zrobimy test alterem na monetkę niklową, ale większą. Ta przedwojenna, 50 groszy nikiel. Dołek przygotowany, będziemy badać, czy da radę alter na głębokość 25 cm. Taki dołek kopałem mniej więcej. Troszeczkę w ściankę, na płasku oczywiście. O, tutaj. Dwadzieścia sześć nawet. Sprawdzimy teren. Monetka już jest widoczna. Program ustawienia moje. Zaczniemy częstotliwości 16, maskowanie na 3, maskowanie na 2, a grunt na 3. No to 67. Monetę tak troszeczkę ją widać. Wykrywacz ją wykrywa tak na pustym dołku. Przystąpimy do testu. A jeszcze sprawdzimy dyskryminację na zarost. A ta po zakopaniu też widoczna. Zmniejszymy filtr, maskowanie na 3, zaczynamy przy takich ustawieniach. Też ładnie jest widoczno. Grunt 1. Jeszcze
zwiększymy sobie na 5. Także już podwyższanie filtru gruntu zabiera zasięg. Każdy punkt wyżej, mniejszy zasięg. Na 4. Już coś słychać. Na 3. Lepiej. Na 2. Ładnie. Na 1. Teraz zmniejszymy częstotliwość. A i za dużo. Aj, fabrycznie się włączy przecież. Za szybko chciałem. Sygnał ładny. Filtr gruntu 2. Jest. Jest. No, cichutki, ale jest, ale na słuchawkach spokojnie można wyczuć ten sygnał. Na 5. No niestety nie ma. Teraz zaczniemy jeszcze na niższej częstotliwości. Zostawimy i zmniejszymy maskowanie. Nie ma. Jest identycznie jak już sygnał w miarę do kopania. Jest. Ale raz na stal, raz na kolor, ale po dźwięku to śmiało można kopać tą monetę. Jeszcze sprawdzimy. Szybciutko może zdążę ją ukopać. Jak ona na powierzchni? Nie sprawdziłem nawet. Takie 10 groszy będzie się tak łamała. O, właśnie tak. Większa, większa niklowa moneta, to nawet powiem szczerze, ładnie na halterze.